Jasienie to wioska, w której wielu mieszkańców mieszka od urodzenia. Jest to wioska rolnicza. W naszej wiosce dożynki były zawsze wielkim świętem i wszyscy z niecierpliwością na nie czekali. Po ciężkiej pracy przychodziła pora na zabawę. Ale w ostatnich latach tradycja ta zaczęła niestety zanikać. Dlatego napisaliśmy projekt Słomiane Wariacje, którego celem było przywrócić dożynkom w Jasieniu ich dawną świetność. Dzięki projektowi Zdziałaj Lokalnie otrzymaliśmy fundusze na warsztaty florystyczne, na których nauczyliśmy się, jak przygotowywać zboże, słomę i inny materiał przyrodniczy, aby można było z niego przygotowywać różne ozdoby. Poznaliśmy techniki wyplatania ze słomy, upletliśmy koronę dożynkową i wykonaliśmy różne ozdoby do przystrojenia kościoła i domów. Seniorki zrobiły kukiełki ze słomy z liści kukurydzy. Chcieliśmy zintegrować wszystkich mieszkańców w Jasieniu i to się nam udało, bo w zajęciach brały udział osoby w różnym wieku i wszyscy ze sobą współpracowali. Dla dzieci odbyły się również zajęcia przyrodnicze, na których poznały nazwy różnych roślin i stworzyły zielniki. Po pracy nadszedł czas na zasłużoną zabawę. Mieliśmy mszę dożynkową w kościele, podczas której dziękowaliśmy za plony. Festyn dożynkowy na parkingu kościelnym odbył się po mszy. Były występy dzieci, które zaprezentowały się w przedstawieniu kukiełkowym Muzykanci z Brymy. Był śląski kołocz, chleb ze smalcem i kiszone ogórki. Przygrywała nam też orkiestra jasieńska, dzięki której ta biesiada była bardzo przyjemna. W przyszłości planujemy, aby Jasienie stało się wioską tematyczną. Ma to być wioska słomy. Naszymi warsztatami zainteresowała się nawet telewizja Opole. Dzięki nim byliśmy nawet w Teleekspresie. Mamy wiele pomysłów, ale chętnie przyjmiemy też rady innych. Bo my dopiero zaczynamy, więc tu na razie, tak jak w piosence, jest ściernisko. Ale mamy nadzieję, że niedługo będzie prawie San Francisco. Zapraszamy do Jasienia.